co za chwalebny dzień mnie spotkał, że jednocześnie mam całkiem prominentnych vlogerów na swoim vlogu. Po raz pierwszy, bo to już naprawdę było odkładane w czasie, Radek Pisula, który prowadzi fanpage Full Frontal Pisula, profil na Instagramie i profil na Twitterze, bardzo polecam, a także jest współprowadzącym vloga i podcastu Napisy Końcowe. No i mam Krzysztofa, który pojawia się już drugi raz, Krzysztofa M. Maja, który prowadzi vlog o niezwykle oryginalnym tytule Krzysztof M. Maj. Wiedziałem, że docenisz. Bardzo polecam, także, szczególnie, że pokrywamy się tematycznie wszyscy we trzech. No i pomyślałem, muszę zwołać taką Ligę Sprawiedliwości, żebyśmy wzięli na warsztat jedno z największych, najwybitniejszych, najbardziej oczekiwanych dzieł kultury w ogóle, wielkiej, wysokiej kultury, jakim jest, żebym dobrze to w takim rewersie ujął, Zacka Snydera Liga Sprawiedliwości. Jakbyście mieli dać taką najkrótszą na świecie recenzję tego 4-godzinnego filmu, to co, to jakby brzmiała, Radek? No, nie jest to dobry film, jest to bardzo ciekawe doświadczenie autorskie. Krzysztof? Najlepsza spowiedź, na jaką mógł liczyć reżyser, któremu nie dano zrealizować swojej wizji. Ja bym powiedział 100-procentowy, organiczny, wysokokaloryczny, wysokotłuszczowy i energetyczny ekstrakt ze Snydera. Tam nawet nie potrzeba superbohaterów. Wystarczy, że to jest Zack Snyder. Ale tak już pogłębiając naszą dyskusję, to mnie się podobał ten film. I jest rewers i jest awers. I pewnie o tym dzisiaj będziemy mówili. Ale jestem pod wrażeniem, że udało się coś na aż trzech poziomach. Pierwszy poziom to jest taki, że udało się zrealizować niezależną i wyrazistą, jakkolwiek by jej nie oceniać, wizję artystyczną na przekór machinie korporacyjnej, która raczej nie ułatwia takich rzeczy w świecie filmu, a wręcz z jej wsparciem, ze wsparciem 70 milionów dolarów na wskrzeszenie trupa, który poniósł porażkę artystyczną i kasową. Przecież jak Martin Scorsese krytykuje filmy o superbohaterach, to nie dlatego, że są o superbohaterach, tylko dlatego, że stoi za nimi potężna machina korporacyjna, która odbiera autonomia reżyserowi. I nagle przychodzi reżyser, który mówi, to ja odkopię ten film, który się nie udał i zrobię go jeszcze raz i na pewno nie będzie wiele lepszy, ale przynajmniej będzie mój. A Warner Bros. Mówi, okej. Drugi sukces, czy drugie takie zwycięstwo, moim zdaniem niekwestionowane, chociaż może być też niebezpiecznym precedensem, to jest to, że fani chcieli, fani dostali. Ludzie, którzy robili zbiórki crowdfundingowe na to, żeby agitować, promować, popularyzować tę ideę Release the Snyder's Cut. Teraz będzie Release the White Cut, żeby nie było pocięte, to jest też sukces. I trzecia rzecz to ja Zacka Snydera generalnie jako artysty nie lubię. W sensie w 2004 roku Dawn of the Dead, świetny film. Potem jak byłem młody i głupi, to Watchmen też mi się podobało w jego wykonaniu. Ale on się generalnie już wtedy zatrzymał jako artysta. To jest gościu, który nie rozumie poetyki filmowej, którego przerastają metafory, przenośnie, niuanse. On nie potrafi budować ekspozycji postaci w ciekawy sposób. Dla niego wszystko jest w dialogu. I te dialogi są siermiężne, toporne. Nie ma jakiejś ambiwalentności moralnej w jego filmach. To jest po prostu ociężałe. Ale warsztatowo jest całkiem niezły, jeżeli chodzi o zdjęcia, chociaż nadużywa swoich manier. Więc nie jestem jego fanem, ale wiecie co? Jak obejrzałem tą Ligę Sprawiedliwości, to trochę poczułem, to ja już przyjmę te jego reguły gry. W sensie on jest tak konsekwentny w tym, co robi. Ma taką wysoką samoświadomość tego, za co jest krytykowany, że mówi ludziom, fuck off, jestem Zackiem Snyderem i tak bardzo chcę, żebyście albo zaakceptowali, albo odrzucili mój styl, że wydam film, który będzie miał moje imię i nazwisko w tytule. Więc naprawdę wiecie, czego się spodziewać. Ja przyjąłem te reguły gry i zacząłem oglądać z takim opróżnionym mózgiem kompletnie i powiedziałem, hej, podoba mi się. Flash łapie parówkę, tutaj Batman ma fajnego mecha, tutaj Superman ma czarny kostium, co prawda nie ma to żadnego uzasadnienia fabularnego i na pewno kosztowało to z milion dolarów, tak jak usuwanie mustasza Cavilla wcześniej, ale nie szkodzi, bo jest czarny, jest cool. I takie są mniej więcej moje wrażenia, że podoba mi się i to jest jakieś zwycięstwo. Jakie są wasze wrażenia? Tak pogłębiając. Wiesz, to dla mnie to jest w ogóle ciekawy przypadek, bo to jest film, to będzie dziwne stwierdzenie, ale on jest
bardzo podobny do tego, co się działo z Mankiem Davida Finchera, że to jest spełnienie wieloletniego snu na przekór wszystkim, bo wiemy, jak Mank był przyjęty. Szeroka publika tego filmu nie pokochała. To jest naprawdę dla fanatyków złotej ery Hollywood film, gdzie pojawia się multum nazwisk. Przywołane są sytuacje, które no są zupełnie nie przystają do tego, co się dzisiaj dzieje. No tam potrzeba jednak wiedzy specjalistycznej, żeby zrozumieć to, jak wyglądała ta praca przy obywatelu Kane'ie, jak wyglądało życie Mankiewicza. No to był tego opór, ale to był film, który sobie Fincher napisał z ojcem. To był scenariusz, na którym mu zależało, o który walczył, nie? I udało mu się to. I dokładnie to samo robił Snyder. To było jego marzenie od dziecka. On chciał tych bohaterów przedstawić dokładnie w taki sposób. I to mi się też nie podoba. Nie jestem fanem tego filmu, nie jestem fanem Snydera, ale doceniam to, jak konsekwentnie do tego podszedł. I to była taka wizja, jaką sobie kiedyś tam wymyślił i dokładnie ją przyniósł na ekran, nie? Która też nie przystaje do tego, jak dzisiejsze filmy superbohaterskie wyglądają. To nie jest film, który można by zamienić w pełne uniwersum. On nie mógłby być podstawą, żeby na nim budować kolejne filmy, które miałyby tak jednorodnie wyglądać. Co już zresztą widzieliśmy po Man of Steel, gdzie się pojawił Batman i Superman w podobnym tonie i później ta Justice League miała być w podobnym tonie, która już wiemy, jak został przyjęty Batman i Superman, nie? No ta wizja była bardzo, bardzo podzieliła odbiorców, no nie przystawała do tego, w jaki sposób można było na przykład świat Marvela rozbudowywać. Tamte klocki były bardziej modowalne, że można było je zmieniać, ale ta struktura pozostawała jednak bardzo podobna i ona była no jednak dużo bardziej uniwersalna, żeby każdy się przy tym dobrze bawił. Te filmy Snydera były przede wszystkim robione dla fanów Snydera, dla fanów jego stylu. I on nie szedł na żadne ugody. Ten Batman v Superman nie miał być filmem o dwóch superbohaterach. Oni byli dla niego narzędziami, żeby się pobawił swoim stylem. Swoim tym właśnie kadrowaniem. I to nie były te postacie takie, jakie znamy z komiksów. To były jego wersje, tak on je widział. To jest gość, który się wiadomo wychowywał w drugiej połowie lat 80. Frank Miller, Powrót Mrocznego Rycerza, Watchmen. Zresztą to są rzeczy, do których cały czas się odnosi. Jeśli robi adaptację jakiegoś komiksu, no to wziął się za Watchmen, w tym swoim Batman v Superman cały czas używał symboliki z Powrotem Mrocznego Rycerza, która zupełnie się mijała z tym, o co chodziło w komiksie, bo ta przyjaźń Batmana i Supermana to nie była wieloletnia, to nie był ten konflikt, nie mógł tak emocjonalnie oddziaływać na widzów, jak oddziaływał w komiksie, ale dla Zacka to nie robiło różnicy, to była jego wizja, to było przez jego emocjonalność przefiltrowane, no że ta emocjonalność i sposób prowadzenia narracji też się zatrzymał, tak jak mówisz, na pewnym momencie filmowo, no to jest nieważne, nie? On spełnił swoje marzenie, dał produkt, który jest dla fanów przeznaczony, nie? Bo to też, to trwa 4 godziny, on by tego w życiu nie dociął do tych 2.20, 2.40 nawet, nie? Bo on by nie mógł pójść na takie ustępstwa i to jest w idealnym dla niego formacie, więc ciężko mi się denerwować na Zacka Snydera i chociaż mi się ten film nie podobał, oglądałem go 24 godziny, a ciągło się jakby to było 48, ale nadal ciężko być mi na niego złym, nie? I cieszę się, że jednak wizja etyczna wygrała, nie? Oczywiście pewnie do tego dojdziemy, że te sposoby, to mamy te akcje charytatywne, ale z drugiej strony mamy jednak tą toksyczną stronę i naciskanie na studio, wymuszanie pewnych rzeczy, tworzenie tego wielkiego planu, że jak ten film nie wygląda, ile tam nie jest zrobione, a później się okazało, że cały czas czegoś brakuje, nie? Czy to budżetowych rzeczy, czy to później te problemy z dokrętkami, te wszystkie jakieś tam zakulisowe walki. Ale w tym momencie to jest nieważne, nie? On osiągnął to, co chciał. I ja jestem pod wrażeniem, chociaż tego filmu nie lubię. Krzysztof, bo ja się całkowicie w ogóle zgadzam z Radkiem. W takim sensie, że dla mnie Zack Snyder mógłby pójść teraz na emeryturę, a to by zostało zapamiętane jako jego opus magnum. Dlatego mówię o tym ekstrakcie ze Snydera. I on rzeczywiście włożył w to, ja nie kwestionuję nawet tego, że on włożył w to całe swoje serce, że to jest bardzo szczere, że biorąc pod uwagę jakieś tam jego ograniczenia artystyczne i może także wyobraźnie i ograniczenia intelektualne, to jak na jego możliwości, to jest bardzo samoświadome, takie in your face dla wszystkich fanów i wielu fanów, dokładnie tych, którzy mówili release the Snyder Cut, spodziewali się czegoś takiego i dostali nawet w nadmiarze. Dostali Jokera, który mówi we live in society, nie ma to w ogóle znaczenia, nie ma sensu. Nie mówi. A przepraszam, to było tylko w trailerze, faktycznie. To było takie... Ale to też jest pięknie, perfidnie z jego strony, ładny żeby reklamować, tak, żeby były memy, tak, nie? Tak, 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 tak.
Wiecie, ja patrzę na to trochę inaczej, bo rzeczywiście, gdy miał oceniać film jako film, to miałbym pewien problem, zwłaszcza, że ja już dawno pogodziłem się ze swoją stroną natury, która oddaje się w pełni guilty pleasure. I ja tych guilty pleasure mam w życiu bardzo dużo i bardzo się dobrze z tym czuję, ale to jest głównie z tego względu, że uczęszczałem kiedyś na Uniwersytet Jagielloński i odchorowuję tę traumę do dzisiaj. Wtedy kazano mi się zachwycać różnymi rzeczami, dlatego że są wybitne, a teraz rozkoszuję się tym, że mogę się zachwycać różnymi rzeczami, dlatego że są zachwycające albo nie są zachwycające, a i tak mimo to sprawiają mi przyjemność. Ale zauważcie, że a propos tego release the Snyder Cut, teraz się pojawia release the Lucas Cut, bo mówią o tym, że powinniśmy zrobić dokładnie to samo z trylogią sequeli Disneya. I ja tutaj dostrzegam pewną analogię, to znaczy no, oczywistą analogię, bo my nie mówimy o filmie, pamiętajmy, tylko mówimy o części Cinematic Universe. I to jest, ja wiem, że to jest niby to samo, ale jednak nie do końca to samo, bo pamiętajmy, że ten Snyderverse, nazwijmy to sobie w ten sposób, on się zaczął w 2013, z tego co pamiętam, czyli mieli przynajmniej 5 lat dystansu względem Marvela, który zaczął w 2008 roku Iron Manem. I Marvel miał komfort ten, na który sobie Zack Snyder nie mógł pozwolić, to znaczy komfort przedłużonej, spokojnej ekspozycji, tego pacingu narracyjnego, który pozwalał takim stopniowym duktem zapoznawać nas z tymi wszystkimi bohaterami, dawać im motywację, dawać im backstory, który jest w komiksach niesamowicie istotny, w ogóle dla postaci. Jak widzicie superbohatera, to pierwsze, o co chcemy się spytać, oczywiście pod warunkiem, że nie znamy już tej historii, nie wiemy, że miał tych rodziców, którzy zostali zastrzeleni przez tego Jokera i tak dalej, i tak dalej. To pytamy, skąd on pochodzi, skąd ma te moce, jak to się w ogóle stało, jak stał się kimś specjalnym, kimś ponadnaturalnym, kimś, kto nie jest już nami, ale jednak może się za nami ujmować i za nami wstawiać. I te pytania, które sobie zadajemy, no nie mogliśmy sobie ich zadawać jako widzowie tego Snyderverse, zakładam też tacy, którzy na przykład nie czytali komiksów, względem tych postaci, które wprowadzał Zack Snyder. Na przykład błędem podstawowym filmu Batman vs. Superman i oczywiście kinowej wersji Ligi Sprawiedliwych było to, że nagle pojawiały się jakieś postaci z dupy, nie wiadomo było w ogóle o co chodzi, jakie są ich właśnie motywacje, jakie są ich plany i w ogóle jak oni mają związek z tą dziwną Ligą Sprawiedliwych. Mieliśmy wreszcie ten świt sprawiedliwości, tak to zostało koszmarnie przełożone na język polski i ludzie sobie zastanawiali się, jakiej sprawiedliwości, jeżeli ktoś nie widział tych cudownych animacji z lat 90., które ja kochałem, zawsze powtarzałem, że DC stoi animacjami, a Marvel stoi filmami później, no to nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi z tą Ligą Sprawiedliwych, prawda? I w momencie, w którym nagle Snyder to ogłosił, to pojawiła się konfuzja. A prawda jest taka, że ta czterogodzinna orgia, a w zasadzie to jest onanizm snyderowski, powiedzmy sobie równocześnie, jest równocześnie orgia i onanizm, nie? Dlatego ten film jest taki fenomenalny pod wieloma względami. Bo tyle osób dołączyło do Zacka. Tak, ona jest w zasadzie wszystkie jego osobowtóry ze wszystkich alternatywnych uniwersów. Prawda jest taka, że to jest realizacja tego mokrego snu nerda, któremu nie pozwolono na ekspozycję wcześniej, tych wszystkich postaci i zapoznanie widowni z tym wszystkim. On to rzeczywiście chciał przedstawić. Zauważcie, że jedna taka najsilniejsza część tego filmu, która jest, to jest właśnie ekspozycja Cyborga i po części Flasha, któremu wreszcie jest oddany jakiś czas ekranowy, a nie tylko Flash jest sprowadzony do roli sidekicka, którym był w tej wersji kinowej, a Cyborg takiego innego, bardziej mrocznego Ironmana, bo w zasadzie do tego się sprowadza w wersji kinowej. I ja tak odebrałem te 4 godziny, tylko powiedziałem, że to jest spowiedź, że człowieka, który zdawał sobie sprawę z tego, że on nie miał szansy zrobić Marvel Cinematic Universe, ponieważ nie dostał pozycji Kevina Feige, któremu wolno było absolutnie wszystko, który kontrolował jednak ten cały proces rozwoju świata filmowego i któremu oddano przynajmniej takie minimum swobody twórczej pozwalającej na realizację wizji, a Zack Snyder, wydaje mi się, tej swobody poniekąd nie miał właśnie dlatego, że po pierwsze musiał nadgonić czas i wypuszczać, bo też były naciski ze strony producentów, że my też chcemy mieć nasze MCU, że przecież DC nie jest gorsze i tak dalej, a z drugiej strony chciał jednak realizować tę swoją wizję artystyczną i teraz powiem coś mocniejszego. Uważam, że wizja artystyczna Zacka Snydera jest bardziej wyrazista niż wizja artystyczna Kevina Feige'ego z MCU. W tym właśnie sensie, że jeżeli patrzę na filmy marvelowskie, jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest ich poetyka i co w nich rozpoznaję, co je spaja, powiem humor.
A jeżeli miałbym powiedzieć coś o wersji Snydera, to zacznę mówić o świecie, zacznę mówić o polityce, o mroku, oczywiście, estetyce, tak? Ale tam będą takie momenty, które dla mnie, strasznie się rozgaduję, wiem, które dla mnie zrewolucjonizowały podejście do komiksu i już powiem, o jaki moment mi chodzi. Jeden moment, w którym Snyderverse mnie kupił. Początek koszmarnego filmu, zgadzam się, Batman vs. Superman, którym... bohaterowie w pelerynach i w tych obcisłych galotach okładają się, tak jak przywykliśmy do tego, na tle wieżowców, które się zawalają, ale zostaje w to wszyta cała metaforyka i symbolika 9-11. I Bruce Wayne czołga się w gruzie i usiłuje wyciągać pracowników korporacji. Oczywiście dobrze wiemy, że to by się w rzeczywistości nie stało. W rzeczywistości by się każdy korporacjusz amerykański ucieszył, że ma mniej osób na pasku i może więcej zarabiać. Koniec segueja marksistowskiego, obiecuję, i ostatni to był. I widzimy tych półboków, którzy się okładają w tle. I w tym momencie ja rozumiem, to jest świat, w który jest zamieszkały przez ludzi. To nie jest świat, który jest pustymi dekoracjami. Dla mnie to był komentarz, którego w filmie superbohaterskim nie zrobił nikt. I dlatego no, a mnie potem Snyder Superman kupił. Się uniósł, rozłożył ręce w pozie Chrystusa i czego to mógł być symbol? Naprawdę, szukanie symboliki w filmach Zacka Snydera jest jak szukaniem walorów dokumentalistycznych w kinie Patryka Wegi. Nie chcesz szukać tych symboli, bo zaraz parówka wyjdzie. No właśnie. Albo jak szukanie wyborów moralnych w Doom Eternal. Wiesz, ja mogę jedną rzecz dodać? Jasne. Do tego, jak ten świat jest zbudowany. Kurczę, dla mnie to, co próbowali zrobić z DC od początku, nie? Czyli wiadomo, że oni gonili Marvela 2012, premiera Avengers, która była już podsumowanie pewnego etapu i DC było daleko, daleko do tyłu z tym wszystkim. I oni też próbowali to budować od bardzo złej strony, bo ten pierwszy film Man of Steel, on miał być wzorowany mocno na tym, co Christopher Nolan robił z Batmanem. A te filmy z Batmanem Nolana, one się w życiu by nie nadawały na tworzenie uniwersum takiego, bo byśmy się znudzili tym stylem. Jeśli wszystkie filmy i wszyscy bohaterowie, ten Superman, były te plotki, że Nolan miałby robić Supermana. Jego Superman był strasznie nudny, tam by nie było nic Supermana, bo Nolan nie lubi postaci, za którymi stoją jakieś emocje. Nolan lubi, on jest takim robotycznym podejściem ma bardzo do robienia filmów, nie? Dla niego postacie są pewnymi narzędziami, fabuły, tak, które muszą się pojawić w filmie, możesz je określić dwoma cechami, ale dla niego jest ważniejsze, jak poprowadzisz akcję, jakich efektów użyjesz, jakich znowu sztuczek, nie? Protagonista Tenet ma na imię protagonista. Protagonista, dokładnie. I to tłumaczy wszystko, co można powiedzieć o Nolanie i o jego stylu narracji. Ale tutaj właśnie oni nie tylko, że byli za późno, pracowali nad tym Man of Steel, zresztą Christopher Nolan był producentem, był mocno zaangażowany w ten projekt i on już startował z takiego pułapu, że jak zobaczyłem Man of Steel, mówię, mam dużo problemów z tym filmem, nie jestem fanem tego filmu, ale okej, ta wizja jako jeden film mi się podobała, ale mówię, nie da się na tym zbudować uniwersum. Później pojawił się Batman v Superman, mówię, nie da się na pewno na tym etapie zbudować uniwersum, bo to będzie zbyt nudne. Te wszystkie filmy będą jednak Zacka Snyderowe. I też były te plany, że Aquaman i te, które się mają pojawić w filmie po nim, wiadomo, Wonder Woman się z tego troszkę wyrwała. Tam jeszcze były jakieś zachowane tego elementy, ale więcej światła było wprowadzone, nie? Ale Shazam. Te pierwsze plany... Tak, ale to już później Shazam. To już gdzie już się pojawił Walter Hamada. W końcu ten Kevin Feige tego świata, który zaczął tym zarządzać, że to nie było tak samopoz, nie? No, byśmy się znudzili tymi filmami, jak one by wszystkie wyglądały jak filmy Zacka Snydera, a były takie plany, nie? Żeby w tym stylu robić Aquamana. Zresztą były te zajawki, które były bardzo pokraczne, gdzie mieliśmy te filmiki Lexa Luthora z logami poszczególnych superbohaterów i to był najgorszy sposób wprowadzenia współdzielonego uniwersum w DC, żeby, o, ktoś tam nagrywa tego gościa, który tam w tej mętnej wodzie pływa. To jest Aquaman, zobaczycie go zaraz w Lidze Sprawiedliwych. Niczego się o nim nie dowiecie, nie wiecie skąd on pochodzi, co za nim stoi, ale będzie postacią, narzędziem. I dla mnie też u Snydera jest ten problem, że te jego postacie to nie są postacie, tylko to są narzędzia, które mają, wiesz, ci bogowie, oni są zbyt zmitologizowani u niego. Oni mają super wyglądać, jak te, wiesz, greckie posągi, które tam ładnie wyglądają na ujęciach, ale nie ma z nimi żadnej historii do powiedzenia, nie? Zresztą widać, co on zrobił w tym z Supermanem Snyder Cut, który on się na końcu w tej finałowej scenie staje dosłownie narzędziem do pokonania wroga. Nie ma tutaj żadnej przemiany w nim, żadnego tego rozpatrywania tego, co znaczy ten powrót jego ze świata martwych. Mamy tą jedną scenę też, która jest tylko ładnym obrazkiem na polu kukurydzy, że tam, o, on kocha, jest nadzieja, ale później nie widzimy tej nadziei. Jest po prostu typ, który okalecza i okłada przeciwnika, żeby zakończyć film, żeby bohaterowie wygrali, nie? No i nie chciałbym zobaczyć właśnie tego współdzielonego uniwersum w tym
tym stylu i dlatego ja bardziej cenię to, co Marvel robi, bo naprawdę pozwala w tym świecie robić filmy konkretnym twórcom w ich stylu, tak jak James Gunn to, co zrobił ze Strażnikami. To jest zupełnie odejście od tego, co wcześniej. Oczywiście, tak jak Krzysztof mówił, mamy ten humor, który jest tą jakąś rzeczą spajającą te wszystkie filmy i wiadomo, że MCU ma być bardziej uniwersalne, ma być dla wszystkich, ale no, pozwala im bawić się w swoim stylu, nie? Żeby robili te filmy. I tutaj bałbym się, jakby właśnie miało pójść to wszystko z DC w stylu Snydera, nie? I oni teraz widać, że idą w tym stylu Marvelowym, żeby oddać twórcom to, co ich, nie? Że na przykład James Wan zrobił całkowicie Aquamana po swojemu. To jest fajny, palpowy, kolorowy film, który mocno ucieka od tej mętnej wody. Zresztą widzieliśmy, jak teraz w Snyder Cut na chwilę powróci Aquaman, no to jak jego Atlantyda wygląda? Dwa kamienie, mętna woda, znowu te bańki, gdzie muszą mówić. I smutu Willem Dafoe. Tak, tak, jest Willem Dafoe, który jest cały czas wkurzony, wiesz, wpieniony, biega, krzyczy z tymi długimi włosami. No to nie chciałbym zobaczyć uniwersum na tym zbudowanego, bo to by nie działało. Ale jestem pod wrażeniem, jak ta wizja Snydera jest konsekwentna jednak, nie? Że to jest jego styl, nie? Tego mu nie zabiorę, ale nie chcę Snyderverse. Niech to już sobie skończy się na tym jednym filmie. A propos właśnie snyderowskiego podejścia do postaci, to nie widziałem jeszcze, żeby ktoś tak skrzywdził głównego bohatera, może poza pamiętnym filmem Catwoman z Halle Berry, żeby ktoś tak skrzywdził bohatera, jak Snyder skrzywdził Batmana. To już pomijając fakt, że wielu... Bo ja jestem naprawdę wielkim fanem Batmana. To jest dla mnie najciekawsza postać obok Punishera w tych mainstreamowych komiksach superbohaterskich. I tak nie wyczuć tej postaci, że bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnej traumy, czy jest tam może zasugerowane, że stracił Robina, ale dlaczego zabija? Tak po prostu zabija, nie, nawet się do tego nie odnosi. On zabijał w Batman vs. Superman i mamy go ponownie w Justice League. Ja dwie kwestie, które przychodzą mi na myśl, dwie kwestie dialogowe. Pierwsza z nich to jak odwraca się do Alfreda i mówi: Faith, Alfred, faith, miej wiarę. Tego nigdy nie powiedziałby Batman, który jest cesarzem logiki i racjonalizmu. Jakby Batman zawsze podkreślał w komiksach, to jest jego najpotężniejsza broń. Człowiek, który jest najwybitniejszym detektywem świata, jak często się mówi, tak, że w świecie DC, nie jest nim dlatego, że zdaje się na wiarę, tylko dlatego, że jest mistrzem dedukcji. I druga sytuacja, kiedy chyba Wonder Woman albo Aquaman mówią: o kurwa, Darkseid zniszczył 70 tysięcy światów, pokonał 70 tysięcy armii, pokonał superbohaterów, którzy mają znacznie potężniejsze moce niż my, pokonał korpus Green Lantern i innych. A Batman się odwraca i mówi: ale nie walczył z nami. Nie z nami, zjednoczonymi. W domyśle grupą pięciu przypadkowych superbohaterów, którzy znają się od dwóch dni, nie mogą się dogadać, nie mogą przekonać Supermana i nie walczył z nami zjednoczonymi. Co się dzieje 40 czy tam godzinę i 40 minut później? Przylatuje Superman i wygrywa sam wszystko. Mhm. Okazuje się, że oni nawet nie mieli znaczenia. W sensie nie miało znaczenia to, co robili, bo wystarczyło, że Superman przyleci i spuści manto Steppenwolfowi, bo był w stanie zrobić to sam. Więc tyle, jeżeli chodzi o snyderowskie podejście do postaci. Nie zgadzam się co do Nolana w takim sensie, że on nie zawsze pisze scenariusz, chociaż często pisze z bratem. Ale The Prestige miał fenomenalne studium obsesji. Dwóch bohaterów. To byli świetnie rozpisani bohaterowie. Postać, którą grał Robin Williams w Insomnia, drugim filmie, zagrał mordercę. To jest jedna z najlepszych ról Robina Williamsa. Ale Insomnia jest jest prawie że na żywca adaptacją książki. Remake'iem. Tak, ale remake'iem też tego skandynawskiego filmu. A okej, okay. faktycznie. No i jeden z moich ulubionych filmów, Memento. Ale zostając przy nieszczęsnym Snyderverse, ja miałem taką zabawę na zajęciach ze studentami. Znaczy, kto się bawił, ten się bawił, tak? Jak się nie bawili, to nie zdawali. Zabawa była taka, że mieli wytłumaczyć od strony zarządzania i strategii, skąd bierze się fenomen, ale mierzalny, obiektywnie mierzalny fenomen i sukces Marvel Studios i filmów Marvela oraz Fortnite. I musieli zdekonstruować całą strategię Kevina Feige na podstawie wywiadów, które dostarczałem, filmów i tak dalej, żeby odpowiedzieć na pytanie, co zaprażyło, że gościu, który dysponował nie najlepszymi kartami w talii, bo Marvel rozdało najlepsze postaci, tak jak Spider-Man, jak Blade, nawet Hulk wówczas jeszcze wtedy, X-Men, Fantastic Four, najbardziej rozpoznawalne postaci Marvela zostały rozdane po innych studiach. I Avi Arad to zrobił. I musiał Kevin Feige to pozbierać. I Kevin Feige wpadł na pomysł: zrobimy połączone uniwersum, ale... I trzymając się świetnej zasady jednego z wybitnych scenarzystów ze stajni Pixara, który napisał między innymi scenariusz do Wall-E, powiedział: widzowie muszą zapracować na swój posiłek.
nie mogą dostać tego posiłku na dzień dobry. Musieli obejrzeć dużo, dużo, dużo innych filmów i jego strategia była następująca. Może ludzie nie chcą oglądać Thora, może nie chcą oglądać Kapitana Ameryki. Ironmana chcą, to już się sprawdziło, dlatego wyszły już wtedy dwa filmy. Ale kiedy zobaczą Thora w jednej scenie z Hulkiem, to dostaną nową wersję Thora i nową wersję Hulka. Inaczej spojrzą na te postaci, będzie zupełnie inna dynamika i nagle powiedzą, ha, obejrzałbym inny film z Thorem, jeżeli on rzeczywiście jest tak ciekawy jak tutaj. Jakby zadziałał ten efekt odbijanego blasku, czy jakoś tak to się ładnie mówi, odbitego blasku, że ogrzały się te postaci wzajemnie w swoim świetle i 1 plus 1 nie dawało 2, tylko dawało 11. I to się sprawdziło w Avengers, ale dlatego, że te postaci rzeczywiście przeszły już jakąś drogę wcześniej. I to nawet nie chodzi właśnie o tą wersję scenariuszową, tylko dokładnie to, co mówiłeś, Radek, to, co mówiłeś też, Krzysztof, że Warner Bros. Stwierdziło, no to my chcemy osiągnąć taki sam efekt. A odpowiedź była cały czas przed oczami. Odpowiedź brzmiała, nie, wyróżnijcie się, robiąc niepowiązane są filmy, które są zupełnie zamkniętymi artystycznymi wizjami. Bo jednak wszystkie filmy Marvela zawsze miały, w większości, kiedy były te origin stories, zawsze miały tą drogę bohatera. Jakby można by wymienić postać, można by zmienić kilka wątków, ale generalnie droga wyglądała strukturalnie tak samo. Dopóki nie pojawiło się tam może Winter Soldier i parę jeszcze innych filmów. I to się oczywiście zaczęło troszeczkę zmieniać po tym u Marvela, ale DC od początku mogło zacząć robić coś jak Shazam, jak Joker, jak Wonder Woman. Mogło od początku zacząć bawić się tą konwencją i dopiero potem zagrać prawdziwym nomen omen Jokerem i powiedzieć, a, bo my mieliśmy tak naprawdę multiversum. I teraz to się wszystko połączy. Flash przyjdzie i Joker jeden spotka drugiego Jokera i Jack Nicholson wróci z emerytury i poradzi sobie z kwestiami dialogowymi, nie będzie ich zapominał. I jeszcze pojawi się jeden, drugi, trzeci Batman. Tak można było to rozegrać, to byłoby naprawdę oryginalne. I w tym kontekście, moim zdaniem, oglądając Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera, przez moment mieliśmy okazję, przez zamykający się wyłom w czasoprzestrzeni, mogliśmy zobaczyć świat, którego nigdy nie będzie. Piękną cywilizację, pełną bohaterów stylizowanych na bogów, rozrysowanych na olejnym obrazie. I zobaczyliśmy, powiedzieliśmy, to było piękne. Poszło nam łza i na tym się skończyło, bo to już nie wróci. I moim zdaniem dobrze, ale ten ostatni przebłysk świata, którego nigdy nie było, był taki właśnie majestatyczny i zagrany na najwyższych tonach, z największą orkiestrą świata, jaką mógł Snyder oczywiście. I w takim właśnie nie da się oddzielić od tego kontekstu. Nie macie takiego wrażenia? Albo chyba, że chcecie powiedzieć coś innego po tej całej mojej tyradzie tego, co DC robiło nie tak. Znaczy ja bym nawiązał do tego, co MCU robiło tak i w kontekście tego możemy zobaczyć, czego DC nie zrobiło, bo w zasadzie jak spojrzymy na te pierwsze filmy Marvela, to one były ze sobą bardzo subtelnie powiązane i prawda jest taka, że ten build-up, który pojawił się w Avengersach, został zrobiony trochę retroaktywnie, to znaczy okazało się, że... Ale plan był od oczywiście, początku. Jasne, ale dla widza się okazało, że te artefakty to tak naprawdę są kamienie nieskończoności i one wszystkie, i to się wszystko zaczęło łączyć na oczach widza. A w DCU nie miało się co połączyć na oczach widza, bo właśnie tak jak powiedziałeś, jedyny moment, kiedy coś się zaczęło łączyć, to były te nieszczęsne monitory Lexa Luthora. I to było jako premonition, jako zwiastun czegoś, co się dopiero pojawi. Czyli zostało zrobione dokładnie odwrotnie. Zamiast, żeby to widzowi dać szansę połączenia ze sobą okruszków, dostał on cały bochen i później się okazało, że tak naprawdę on już jest z czerstwy. Rodzinkami. Tak, oj, nie daj Boże. I później się okazało jeszcze, że to jest czerstwy i tego się nie da zjeść. I to była właśnie ta wersja kinowa Ligi Sprawiedliwości. Dla mnie to było szczególnie bolesne, dlatego że ja i Ligę Sprawiedliwych to była jedna z moich ulubionych narracji w ogóle, komiksowych i animacyjnych, bo ja też głównie animacje oglądałem, te w oparciu o komiksy i ona mi się podobała z bardzo prostego powodu, to znaczy, tu się uśmiecham znowu, w odniesieniu do Batmana, bo Batman był właśnie tym zwornikiem bezpieczeństwa, to on miał na wszystkich haki w Ligi ze Sprawiedliwych, dlatego to, co powiedziałeś przed sekundą o tym, że Identity absurdem, Crisis. Dokładnie, absurdem jest też to, że Batman by powiedział, że tak, że wszyscy jesteśmy tutaj razem i będziemy walczyć, gdy tymczasem on by tam łypał podejrzliwie, czy ten Superman, który jest teraz w tym czarnym wdzianku, to on czasem czegoś nie knuje. I mam wrażenie, że ta nieszczęsna scena koszmaru, którą później zawarł na sam koniec tego filmu, straszny spoiler, przepraszam, ale zakładam, że ktokolwiek to ogląda, to jednak widział mimo wszystko 4-godzinny film i chce obejrzeć jeszcze godzinę dyskusji na ten temat,
to właśnie to była taka próba nawiązania do tego, że Batman jednak ma te schizy i paranoję, ale nie wybrzmiało to nigdy w filmie. I problem też jest taki, że DCU chciało pójść we wszystkie strony. Troszeczkę humoru, wziętego z Marvela, tutaj mamy Shazam. Potem tutaj trzeba koniecznie pokazać, że będziemy mieli jakieś fajne postaci kobiece. Udało się z pierwszą Wonder Woman, z drugą moglibyśmy już mieć długą dyskusję bardzo na temat tego, co się tam nie udało. Znowuż chcieli mieć o wiele wcześniej Avengersów, niż przedstawili postaci, i był ten Falstaff w postaci w Świtu Sprawiedliwości. I w zasadzie problem polega na tym, że musielibyśmy się cofnąć aż do Man of Steel wywołanego przez Radka, żeby zobaczyć rzeczywiście ten poryw takiej wizji, która rzeczywiście była inna, ale nadawała się faktycznie na jeden film. Więc to uniwersum po prostu nie ma żadnego zwornika poza estetyką, o której powiedzieliśmy na początku, i ewentualnie tymi komentarzami politycznymi, których ja będę bronił, przypominając sobie, jak Avengersi nie umieli tego zrobić w odniesieniu do głosowania ONZ-u, które sprawiło, że wszyscy myśleliśmy, niech już oni wreszcie odzyskają te moce i będą Avengersami, bo to jest nudne, bo to była taki trop, prawda, że oto bohater stracił swoje moce i teraz musi odzyskać te dwa nagie miecze, na którym to tropie przyjechał się Andrzej Sapkowski przecież w swojej próbie udowodnienia, że gry wideo nie są adaptacją jego powieści. I wreszcie wracam kołem do głównego problemu. DC w momencie, w którym odbierało bohaterom moce DCU czy Snyderverse, ono to robiło w myśl tej konwencji, tej mrocznej. To znaczy, że tak, że jeszcze bardziej dołożymy tym postaciom, bo świat jest tak beznadziejny i tak mroczny, jeszcze więcej im włożymy na plecy. I nie miałem nigdy wrażenia właśnie, że ach, to mojemu ulubionemu bohaterowi się odbiera moc, tylko miałem wrażenie, a no tak, to jest ten mój ulubiony bohater, tylko że w nowych, paskudnych, mrocznych czasach, które są tak beznadziejne, że nie ma w nich nawet miejsca właśnie na te wszystkie pozytywne emocje, z którymi wiązały się z superbohaterami. Tutaj jest ten moment, w którym dla mnie to uniwersum klikało, ale tych momentów było za mało zdecydowanie w Snyderverse, żebym mógł powiedzieć, że tak, że ta wizja się ziściła i to się udało. Nie, to się nie udało. I Zack Snyder's Justice League to jest łabędzi śpiew, tylko czarnego łabędzia, i ten śpiew przechodzi momentami w taki skrzek. Tak, tutaj w ogóle są te problemy u Snydera bardzo tonalne, nie? Z ustawieniem tego. Ja nie wiem, o czym on chce opowiedzieć przede wszystkim w tym filmie, nie? Ja chcę przedstawić tych bohaterów, bo tutaj idealnym dla mnie przykładem jest ta scena, jak już spoilerujemy, to scena z Wonder Woman, która walczy z terrorystami. Jakimiś, na początku, nie wiadomo. Jakimiś terrorystami. Oni są ze złej organizacji, chcą zrobić złe rzeczy, żeby było źle na świecie, nie? To jest cała... To muszą pracować dla Darkseida. Widzę tak, powiązanie. Pewnie tak. Tam te równanie antyżycia już na nich działa, albo mają w tej walizce mieli równanie antyżycia, bo nie wiadomo do dzisiaj, gdzie było, nie? Bo skończył się film i nie mamy odpowiedzi. Dostaniemy je nigdy, bo są w drugim i trzecim filmie Justice League, których nie będzie, nie? Ale plan był wielki. Byśmy tyle dostali, ale to nieważne. Wracając do tej sceny. Mamy tych terrorystów. Mamy Wonder Woman, która robi rzeczy, żeby uratować ludzi. Mamy te takie bardzo naiwne i aż urocze ustawienie pionków na planszy przez Snydera, nie? Czyli oczywiście, jeśli ktoś jest zagrożony, to muszą być dziewczynki ze szkoły tam świętej Bernadetty czy kogoś, nie? Że one są zakładniczkami, bo to musi być na maksa. Jeśli są zakładnicy, to jak najbardziej niewinni, nie? I mamy tą Wonder Woman, która tam wbija, zaczyna robić porządek, nie? I dobra, rozwala tych gości po ścianach i widzimy to, bo film ma erkę, czyli leci gość na ścianę, rozbryzguje się, zostaje ślad, nie? Wszyscy to widzą. Rozwala tych następnych, okej. Okay. I mamy tego ostatniego, którego dokładnie tymi swoimi bransoletami zamienia w pył razem z połową budynku jakiegoś banku, nie? Bohaterowie jednak, już w Supermanie to było, że dobra, wszystko się wali, bohaterowie, wiesz, jednak powinni zwracać na to uwagę, i to było troszkę poprawione w Batman v Superman, jak mamy tę scenę z Batmanem, który ściąga walkę specjalnie w miejsce, gdzie nie ma ludzi, nie? Do tego portu. I tam możemy walczyć, nie? To fajnie zarysowuje tą mitologię superbohaterską, nie? Czym się powinni kierować bohaterowie. Tutaj mamy Wonder Woman, która rozwala gościa, zamienia go w pył, z połową budynku. Mogła to załatwić w inny sposób, wiemy to, nie? Ale później odwraca się do tej dziewczynki z uśmiechem, przyklęka. Dziewczynki i w ogóle dziewczynek, które widziały przed chwilą, jak rozwala tych gości po ścianach, jak tam się krew leje, jak typ znika razem z połową budynku i mówi, o, tutaj już wszystko dobrze, jak się czujesz? A ona mówi, ta dziewczynka, a, ja bym chciała być taka jak ty. I mówię, no... Ja nie wiem, co ty chcesz powiedzieć w tym momencie, nie? Jacy są ci twoi bohaterowie? Tutaj mi się to gryzie właśnie na takim poziomie tonalnym, nie? Że on nie wie za bardzo, jak scharakteryzować te postacie, bo one go nie obchodzą zbytnio, on chce je zobaczyć w ruchu, jak robią fajne rzeczy. I to jest cały czas, nie? Że te w
wizualne zagrywki mu naprawdę wychodzą. To, co robi z bieganiem Flasha w tym filmie i to, co robi w finale i ta jego scena. W końcu Flash dostaje tutaj tą swoją scenę fantastyczną. Ale oprócz tego, no to ci bohaterowie go zbytnio, ich rozwój nie obchodzi. Na przykład Aquaman w tym filmie stoi w miejscu. Niczego się o nim nowego nie dowiadujemy. On jest tym Hulkiem, który ma tam dać komuś w ryj w którymś momencie i tam stać z tyłu, rzucić jakimś tekstem. Wonder Woman też się nie zmienia w żaden sposób. Batman jest tutaj tylko po to, bo ma pieniądze. On jest portfelem. Gdy mu się kończą te pieniądze, czyli rakiety wystrzelone zostają w kopułę, wlatują wszyscy do środka, gdzie jest Batman? Nie ma go do końca filmu. On wisi na jakimś kraterze. Trzeba go ściągnąć, sobie przypomnieli, że nagle ej, był jeszcze z nami Batman. To jest też krzywdzące dla postaci, nie? Bo to szkoda, że ona się nie rozwija. Mamy tą wielką bitkę na koniec, gdzie też niczego się nie dowiadujemy o postaciach. W wersji Whedona można na nią narzekać, trzeba na nią narzekać, bo on tam... Ale też wiemy, jak on miał problemy. On lepił to z niczego, żeby zdążyć, żeby akcjonariusze mieli pieniądze. Przed końcem roku film musiał wyjść. I tam mieliśmy chociaż jakieś próby rozmowy między tymi postaciami w czasie tej walki. Superman coś tam powiedział do Cyborga. Coś tam jeszcze Batman rzucił jakimś tekstem, nie? No były te chociaż skrawki relacji między postaciami. Tutaj Superman wbija, not impressed, wyciera podłogę Steppenwolfem, wszyscy robią Mortal Kombat na nim na końcu. Nie ma tutaj żadnych relacji, nie ma żadnego rozwoju postaci. Zgadzam się. Mamy ładne obrazki tylko. Znaczy, Zack Snyder, jest świetna książka Lindy Aronson o scenariusz XXI wieku i ona pisze o tak zwanej narracji z multiprotagonistą, czyli po prostu z wieloma bohaterami, gdzie nie mają jednego, wielu, ale każdy z nich tak naprawdę reprezentuje inny element zbiorowego protagonisty, jakby inny element jego charakteru. Ktoś tam dowcipkuje i tak dalej, i tak dalej. Każdy coś dodaje, nie? Do tej jego większego obrazu. Dokładnie, tak jak Szeregowiec Ryan, tak jak fantastyczna pierwsza część It, którą zrobił niedawno, zapomniałem, Andy Muschietti, tak, który robi teraz Flasha, żeby było zabawniej. Jeszcze to robi, bo tak. robi cały czas. A to ruszyła tak, produkcja. To jest też, wiesz, bardzo symptomatyczne dla tego uniwersum, że tam przy Flashu się zmieniali chyba 50 razy twórcy. To tak, to Andy Muschietti właśnie robi Flasha, ale a propos multiprotagonisty. W filmach z tym multiprotagonistą, a w szczególności w takich filmach superbohaterskich, antagonistą nie jest główny zły, antagonistą jest rozpadanie się grupy i obawa przed tym, że zespół się rozpadnie. I to, co było naprawdę przełomowe właśnie w przypadku Civil War, które było takim Avengers 2.5, to było to, że antagonista wygrał, że oni się rozpadli. A oczywiście była jakaś tam słodka nutka na koniec, że jeden czyta list od drugiego i Kapitan Ameryka mówi, no siemka, masz tu Nokia 3030, jakby trzeba było, to dzwoń po pizzę, przyjadę, będzie załatwione. Ale jednak coś się rozpadło, więc jakby stawki były zupełnie inne. Jakby wchodziliśmy w Avengers Infinity War, który uwielbiam, i Endgame, który jest moim ulubionym filmem superbohaterskim obok Logana, zupełnie nowym rozdaniem, tak? Zresztą to nowe rozdanie też następuje na koniec Infinity War i dzieje się w Endgame, gdzie jest reset. I tutaj Zack Snyder kompletnie o tym zapomina, że tak jak powiedzieć, Joss Whedon gdzieś rzeczywiście buduje tę dynamikę w grupie, że tak jak się mówi czasami też w filmach romantycznych, czym się uda, czym się nie uda, will they or won't they? I nie masz takiego momentu zawahania, oczywiście, dlatego, że oglądasz ten film po raz drugi, jak najbardziej, ale jest jeszcze mniej tych elementów, które sprawiają, że Justice League broniłoby się jako taki film, jako narracja z multiprotagonistą, gdyby nie było poprzedniej wersji. Gdybym ja jej nie znał i gdybym oglądał tą wersję jako pierwszą, to tym bardziej zgrzytałoby mi, że ich jedynym celem filmu jest to, żeby pokonać jakiegoś tam Darkseida czy Steppenwolfa. Ale zastanawiam się, czemu oni tak... Chodzi ten Bruce Wayne i mówi, zbliża się coś złego, bo śniło mi się, że będzie strasznie. Bardzo potrzebuję, żebyś do mnie dołączył. Nie martw się, mam świetną kawiarkę, jestem milionerem, multimiliarderem, wpadaj. I każdy mówi, no okej. Okay. I bardziej by się sprawdzało to, co powiedział Krzysztof. Czyli te haki, to że Batman zawsze miał haki, że zawsze potrafił szantażować... członków Ligi Sprawiedliwości, nie mógłby pójść do Flasha, powiedzieć, ej młody, mam twojego sextape'a, wykradą ci z telefonu, puszczę do sieci i twoi rodzice zobaczą, twój ojciec siedzi w więzieniu, nie będzie zadowolony, więc lepiej dołącz do mnie do drużyny. I to dodawałoby jakiegoś kolorytu, a zamiast tego mamy Batmana, który mówi, ułoży się, zawsze się układa, musi być dobrze, no jak nie będzie dobrze, to jak będzie, no. I to jest takie po prostu bardzo leniwe intelektualnie, tak? Jakby... Ile z tego Batmana zostało jeszcze w tym Batmanie, no nie? Przez to, że on tak po prostu przeskoczył między filmami. Tak. Z Batmana zostało jedno zdanie, I'm rich. I to jest jego jedyna super moc, prawda, którą on ma. I on ją zresztą wypowiada. I co ciekawe, nie wiem, czy mieliście też takie wrażenie, ale w wersji Whedona, jak padło to I'm rich, to ja to potraktowałem, okej, to jest kolejny z tych humorystycznych one-linerów, które zostały wstawione po to, żeby rozjaśnić wersję Snydera.
A tutaj to tak nie zabrzmiało. Tutaj to zabrzmiało troszeczkę inaczej. Tutaj to zabrzmiało szczerze, dokładnie. I to jest przeciekawe. W ogóle mam wrażenie, że te postaci, to jest pewien fenomen, bo zwykle w narracjach komiksowych to sfokusowanie narracji na postaci jest bardzo znaczące i właśnie świat jest pewnym tłem, tylko może się ten świat rozwijać między filmami na przykład i to wtedy działa, ale w wypadku Snydera te postaci są strasznie rozmigotane. One nie mają stałej formy. Mianowicie Wonder Woman w pierwszej scenie, tej, o której komentowaliśmy, w banku, ona jest zupełnie inną Wonder Woman niż tą, którą staje się w momencie, w którym kontaktują się z nią Amazonki z Temisfiry i później staje się Tomb Raiderem. Jak schodzi do podziemi świątyni po to, żeby zobaczyć fresk, który będzie nam ujawniać motywację, znaczy nie motywację Darkseida, po prostu będzie pokazywać nam Darkseida, że był on wcześniej. To była ekspozycja tak wryta na Hama jeszcze. Nic więcej w zasadzie. Ale to była ładna scena, prawda? Więc ona dlatego się tam pojawiła. I dużo jest takich scen w tym filmie, które są ładne i pojawiają się tam dlatego właśnie, że są ładne. Ja miałem tak z bardzo chwalonymi w recenzjach. No to jest Snyder w pigułce. No, ja to miałem z bardzo chwalonymi scenami w Smallville, które właśnie ludzie potraktowali jako taki dobry element tego filmu, a ja szczerze powiedziawszy je skipowałem, bo już miałem dość. Ja wiedziałem dobrze, do czego one doprowadzą. To znaczy one doprowadzą do tego, że on włoży to swoje dzianko i później będzie się naparzał razem z głównym antagonistą, ponieważ cała reszta na niego nie ma siły. No i tak samo jest z Batmanem. Batman też nie wie, kim jest w tej, w zasadzie to jest ta kapitalistyczna odzywka, to jest jego jedyna rzecz, która w jakikolwiek sposób definiuje. To już Alfred ma więcej wyrazistości, to jest ciekawe. Wiesz, mamy te takie próby bardzo uzasadnienia tego w ogóle, czemu Batman jest w tym filmie, czemu on jest tym łącznikiem. Jak to co chwila się pojawia ten motyw, że Alfred coś robi, nie? Że Alfred coś tam tworzy, bo Alfred tutaj w ogóle jest lepszym Batmanem niż Batman przede wszystkim w tym filmie. Nie? On tam cały czas coś grzebie, cały czas kombinuje, cały czas ma jakieś pomysły. I mamy tę scenę, jak on robi te ochraniacze, które mają absorbować energię. Tak, nie? Tak. I on to robi, on to składa, ale cały czas powtarza to. Pomysł pana Wayne'a, to on wymyślił, bo to jest Batman. Pamiętajcie widzowie, Batman jest tak super mądry, że kombinuje. Czemu Batman tego nie robi, nie? Czemu tego nie mamy pokazane z tej strony? Że traci te elementy, które mogą go charakteryzować, nie? Że on traci w ogóle sceny, które by mogły mi pokazać. To jest Batman, on robi rzeczy jak Batman. Zostaje w nim ten pierwiastek Batmana, bo jeśli zabierasz postaci, tak. Ja rozumiem, że to jest adaptacja i że to jest wizja Snydera, nie? Na tą postać. On ją tak widzi w głowie. Ale jednak, żeby to była adaptacja i żeby to była dalej postać, która może się nazywać Batmanem, może się nazywać Supermanem, musi zostać ten rdzeń, nie? Który ją w ogóle sprawia, że ona przez te 80 lat dalej ma jakieś znaczenie w popkulturze. No tutaj u Snydera mi tego brakuje, nie? Jak widzimy tą ostatnią sekwencję, gdzie oni stoją razem w tym słońcu, to jest w ogóle też nie wiem czemu, nagle mają wszyscy jako drużyna stać w słońcu, bo nic do tego nie prowadziło. I mamy tego Batmana i Supermana, obaj w czarnych kostiumach, obaj są tym Batmanem wymarzonym Snydera na koniec, tylko to Superman się zachowuje jak ten Batman, który się, tak jak Batman w drugiej części Batman v Superman, tak się zachowuje w Justice League Superman. Tam tylko naparza, wiesz, okalecza tego wroga na koniec, nie? I dokładnie to. I to jest takie pomieszanie z poplątaniem, nie? I nie wiem, kim są te postacie. I teraz porównajmy sobie te dwie sceny. Mamy tą scenę, gdzie stoi Justice League w słońcu, uśmiechają się i ja nie wierzę zupełnie w ten zespół, nie? Nie wiem, czemu oni mają dalej coś razem robić, dalej razem się bujać, nie? Bo film mi tego nie mówi. Mamy Avengers, finałową scenę, jak stoją nad Lokim. Stoją nad gościem, który był głównym złym tego filmu, który był tym katalizatorem, ale nie był najważniejszy. Najważniejsze były relacje między postaciami nawiązane. I ja wiem, czemu oni są razem w tej scenie, ja wiem, gdzie oni dalej mogą zmierzać i wiem, jakie tak. Między każdym z nich jest, wiesz, powiązanie, nie? W Justice League zupełnie tego nie miałem. Mówię, zgraja przypadkowych typów stoi na tym dachu i zaraz się rozejdą. Każdy pójdzie robić swoje, nie? Tak, znaczy idealnie jakby jeszcze wybiłeś to, co powiedziałem, że jakby ten konflikt nie przebiega na linii bohaterowie, antagonista, ten ucieleśnienie antagonisty, tylko bohaterowie. To jest ten konflikt. I dlatego stoją się, uśmiechają, mówią, pomimo naszych różnic daliśmy radę. Jesteśmy jak Unia Europejska. A w Avengers, nie, oni się kłócili. Była ten konflikt Starka z Rogersem. Wiedziałeś, na czym on się opiera. Wiesz, że oni się musi dotrzeć, żeby być postaciami. Mamy tą świetną scenę. Wiadomo, ten film się zestarzał, nie? I no, on już jest nadgryziony tym zębem czasu, ale na przykład scena w lesie, gdzie mamy ten pierwszy atak, który chwilowo zostaje przerwany, bo jest coś tam większego, nie? Musimy się dogadać, ale dalej te animozje pozostają. I tam każdy jest na tym rozgrywany, nie? I to nawet nie mówię, że były poprzednie filmy, to w samym Avengers jest super rozegrane, nie? Mamy ten konflikt Thora z Hulkiem, nie? Mamy to walkę umysłów między Bannerem a też Starkiem, nie? Gdzie jest ta kombinacja, nie? Że obaj są super inteligentni, ale każdy ma inne podejście do tych spraw, które mają, nie? Tam każdy się od kogoś odbija, nie? Mamy ten początek, zalążek relacji Black Widow z Hulkiem, która
zostanie poprowadzona, jak zostanie poprowadzona później, nie? Posypie się, ale w tym filmie wiesz, że coś tam między, wiesz, że te postacie mają między sobą jakąś relację, nie? Cokolwiek jest między nimi i coś unikalnego. Oni nie są rozgrywani na tym samym poziomie, nie? Jak w Justice League. Każdy się wywodzi z tego, że on jest samotnikiem, on nie może współpracować z nikim, nie? Aquaman jest samotnikiem, Wonder Woman robi swoje rzeczy. To koleś tam gada z rybami, no na tak, miłość boską. Tak, tak, ale mamy Wonder Woman, która przez tyle lat, wiesz, z nikim nie nawiązała jakiejś relacji. Miała tylko, zresztą to było w filmie Wonder Woman 84, gdzie mamy to, że ona tylko za tym Steve'em tęskniła, nie? Tak to tak, z nikim, tak, tam nie tak. nawiązywała relacji. I każdy w tym filmie jest... Flash jest gówniarzem. Tak, jest, nie ma żadnych przyjaciół. Tak, tak. Szuka tylko przyjaciół, nie? Tak. I oni tylko coś zdefiniuje, nie? A w Avengers każdy miał swoją historię, nie? Nawet mówię, abstrahując od tego, że były filmy z nimi, po Avengers byś widział, że każdy jest unikalną postacią, która się naturalnie ściera z tymi, których spotkała w tym filmie. Ale że każda też zyskuje dzięki pozostałym postaciom. Dokładnie. Zyskuje w scenie, jako aktor, jako bohater, ale zyskuje też w swoim story arcu rozciągniętym na kolejne filmy. To jest bardzo ważne. I jak mówisz o tym payoffie, bo to jest właśnie, no to jest tak słodkie w tego typu produkcjach, które łączą tych bohaterów, których widziało się w innych filmach, to jest ten payoff. I jaki był payoff, kiedy Kapitan Ameryka patrzy na Kapitana Amerykę i jeden mówi drugiego, I can do this all day, a drugi mówi, I know. A jaki był payoff, kiedy Superman podnosi Batmana i mówi, tell me, do you bleed? Co na szczęście zostało wycięte z tej wersji. I no jakby nic w tym filmie, pomimo że zachwalałem go jako film Zaka Snydera, tak? jako takie jego opus magnum i pewna egzaltacja superbohaterstwa, jest niezasłużony. Jest tyle rzeczy w tym filmie, które jest takie unearned. Nie mam takiego wrażenia, że każda scena, mam wrażenie, mogłaby być lepsza, każdy wątek mógł być lepszy, każda postać mogłaby być lepsza. The Boys jest ciekawszą Ligą Sprawiedliwości niż Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, bo tam każda z tych postaci jest odwrócona. Mamy dokładnie wszystkie te postaci, ale przerysowane, hiperboliczne i prześmiewcze. Jest właśnie The Deep, tak? Gdzie ktoś mówi, ale co ty chcesz? Przecież ty rozmawiasz tylko z rybami, no to jest twoja supermoc. A to w ogóle nie. Aquaman to jest ten super gość, który również bez wody sobie jest w stanie poradzić, surfując na jakiejś tam tarczy, lecąc przez całe niebo z trójząbem. Człowieku, jesteś Aquamanem, wracaj do wody, a nie, nie wiem, rzucaj jakieś spele z tak, wodą, czy coś. On właśnie wygląda jak był właśnie z reklamy jakiś perfum, jakieś piwa. Nie, to ma ładnie wyglądać. I wiesz, surfer, on wygląda jak surfer. Tak, jak surfer, ale to nie jest zdefiniowane w ogóle w sytuacji, w której się znajduje, bo mamy tą islandzką wioskę, która jest pokazana bardzo kreskówkowo. Ale piosenkę mu zaśpiewali, tak? Piosenkę mu zaśpiewali, sweter powąchali, więc my jako widzowie mamy wiedzieć, to jest ten Bóg, to jest ktoś wyżej od nas, nie? Ale scena tego zupełnie nie pokazuje, Aquaman ci tego nie pokazuje, Momoa nie ma z czym grać w tych scenach początkowych, nie? I później jak on dołączy do Justice League, to też nie wiesz, po co on ma dodać do tego zespołu, nie? Gdzie on zmierza w ogóle? Nic. No dziwne, że tak jedziemy po tym filmie, który powiedzieliśmy, że jest całkiem udany, ale no nie, no to chyba nie jest do tego... dziwne, to nie jest właśnie, to jest ta masochistyczna przyjemność, którą się ma przy tego rodzaju filmach. Właśnie myślę, że to jest ta sama masochistyczna przyjemność, którą miał Zack Snyder, jak robił ten film. On też sobie, myślę, zdawał sprawę doskonale z tego, w jakim to klimacie politycznym powstaje, że to jest jednak w odpowiedzi na fanowskie... Mówiąc o klimacie politycznym, mam na myśli chociażby te rzeczy, które się podziały teraz w fandomie, że jest taka atmosfera, że ludziom się kojarzą te protesty fanowskie raczej z tym, że należy kogoś odwołać albo zdjąć ze stanowiska, aniżeli w takim pozytywnym w sensie zróbmy coś dla fanów więcej. To znaczy odwołuję się tutaj oczywiście do kultury anulacji i jej takich najradykalniejszych przejawów. I w momencie, w którym Zack Snyder robi coś dokładnie innego, to znaczy robi taki najbardziej prostacki fanserwis, jaki sobie można wyobrazić, nie tylko dla samego fandomu, ale i także dla samego siebie, to jest w tym, tak. jest w tym coś okrutnie pięknego. I niesie to dlatego, i myślę, że dlatego właśnie z takim ożywieniem można o tym rozmawiać, bo tak. nie jest to po prostu taki zwykły gniot. O. Mam to. Zack Snyder zrealizował moje dziecięce marzenia. Jak byłem mały, to miałem naprawdę masę figurek Batmana. Były fantastyczne i stworzyłem z nim historię. I on dosłownie wziął więcej tych figurek, miał je lepszej jakości i dokładnie wziął taką historię, którą miałem w głowie, jak miałem 9 czy 8 lat i zekranizował ją. To jest dokładnie na takim poziomie. Dialogi są na takim poziomie, fabuła jest na takim poziomie, intryga jest na takim poziomie. I jakoś to połączył i zmienił to w film. I dlatego... Trudno jest mi nie podchodzić do tego jako do czegoś uroczego, że jest to urocze. Jakby
Jeżeli sięga się po film, który nazywa się Zack Snyder's Justice League, to trzeba się pogodzić z tym, że wiemy, co dostajemy. No to będzie film Zacka Snydera, bo jest w tytule. Więc jakby cały ten jego styl plus cały ten jego fanboyzm rozumiany w sposób bardzo prymitywny, ja myślę, że on nie zrozumiał rzeczywistego przekazu większości komiksów, którymi się inspiruje. Watchmen na pewno nie zrozumiał, ale czytałem wielokrotnie wywiady z nim, on naprawdę nie rozumie wielu z tych postaw. On nie rozumie postaci Batmana i Supermana. Nie, no przecież ta jego tyrada, nie, o tym, że widzowie muszą dorosnąć, niektórzy narzekają tak na te filmy, bo bohaterowie to nie są dla dzieci, nie, to są poważni, oni tam malwersują pieniądze, muszą zabijać, nie? I, no to jest takie wytłumaczenie, no dokładnie tak jak ta sprawa z Bartonem, który przez lata powtarzał, że on to nie przeczytał w życiu komiksu z Batmanem, nie, że jak to można się w ogóle do tego odwoływać, ale wiemy, że Snyder, no, czytał te komiksy, no naczytał się ich w konkretnym wieku pewnie i konkretnie ten, wiadomo, tak jak mówiłem, druga połowa lat 80., wiadomo jak wyglądały wtedy komiksy z Batmanem i to mu się zafiksowało, nie? Może nie czytał współczesnych, nie widział jak ta postać się zmieniała i ile można z nią zrobić, nie? On widział jedną wersję i przemycił ją do siebie, nie? I to też, to jest takie bardzo naiwne podejście i też ciężko mi narzekać na Snydera w tym filmie, bo umówmy się, jesteśmy już w tej epoce post-snyderyzmu, wiemy co, do czego ten jeszcze jest zdolny. Jeśli to był jeden z pierwszych projektów, no to można by było narzekać, nie? Że o, no, gość zrobił słaby film, nie? Trzeba o tym powiedzieć. W tym momencie wiemy, jakie filmy robi Snyder, nie możemy na niego narzekać przede wszystkim. I mówię, w tej epoce post-snyderyzmu, no, patrzcie na to z urokiem. Jak mamy tą scenę, gdzie cyborg tej pani, którą śledzi przez kamery, przelewa pieniądze, że wygrywa tam jakąś loterię w Gotham, nie? I mamy tą piękną, symbolicznie pokazane, jak zwiększa jej pieniądze, nie? Lecą sobie. I mówię, dobra, to jest naiwne, ale wierzę, że Snyder tak to widzi, nie? Tak widzi ten heroizm, tak widzi tych bohaterów. Ale żałuję jednej rzeczy, tak z mojej strony kończąc ten wątek, żałuję, że to kompletne fiasko tego Snyderverse, bo jakby każdy kolejny film Snydera był gorszy. Mam na myśli Superman, Man of Steel był kontrowersyjny, podobał mi się momentami, mógłby być znacznie krótszy i znacznie więcej powiedzieć w ten sposób. Batman vs. Superman był fatalny, Justice League nie do końca jest jego winy w wykonaniu Jossa Whedona był najgorszy. Przynajmniej tak odebrałem go za pierwszym razem. Ale to jakby pociągnął za sobą na dno jeden film, którego żałuję, że nie obejrzymy. I to jest The Batman, Ben Afflecka. I Manginieli, który grał Deathstroke'a i bardzo chciał powrócić do tej roli. Tutaj był już setup w tej wersji Ligi Sprawiedliwości, tego co miało się wydarzyć. Uchylił rąbka tajemnicy, czego dotyczył scenariusz Ben Afflecka. I scenariusz The Batman nawiązywał do Davida Finchera gry z 1997 roku z Michaelem Douglasem, w którym, przypomnę, Michael Douglas bierze udział w grze, którą załatwił mu brat Sean Penn i dzieją się rzeczy dziwne, rozsypuje się jego świat, jest multimilionerem, nagle natrafia na ludzi, których nigdy w swoim życiu i swoim środowisku nie widział, traci majątek, odwracają się od niego bliscy, jest świadkiem zbrodni, poznaje pewną kobietę, która wciąga go w intrygę i tak coraz bardziej piętrowo jesteśmy skonfundowani, nie wiemy co jest prawdą, co nie jest prawdą. I ten The Batman polegał na prostym koncepcie, że Deathstroke robi dokładnie to samo, co ta firma, która projektowała zabawę dla Douglasa, robi z Batmanem dokładnie to samo. Czyli demontuje mu całe życie. I zabija Alfreda, a następnie pozbawia go całego majątku i Batman ląduje w więzieniu. Razem ze złoczyńcami, których tam pozamykał. Gdzie jest po prostu... No nie chcę mówić, bo to jest program przed godziną 20. I bardzo żałuję, że tego nie zobaczymy. Nie zobaczymy tej wersji Batmana tylko dlatego, że Snyder pociągnął na dno tak naprawdę to może nie nawet swoimi filmami, tylko to, że on jako ten dyrektor kreatywny narzucił pewien ton. Tak jak powiedziałeś, Radek, że to on powiedział, jak ma wyglądać Aquaman, to on powiedział, jak ma wyglądać Wonder Woman, bo on ją wprowadził, to powiedział, jak ma wyglądać Flash, bo go wprowadził w swoim filmie. I de facto rozłożył karty, którymi inni mieli grać. I Affleck dostał takie, a nie inne karty i przez 3 lata walczył ze studiem o to, żeby móc zrealizować swój scenariusz. I ostatecznie tego nie zrobi. A to, co mogliśmy zobaczyć, mogło być naprawdę
No, jeszcze raz nawiążę do jednego z moich ulubionych superbohaterskich filmów, czyli Logana, kompletnie dekonstrukcyjny, jeżeli chodzi o bohatera, gdzie widzi się schorowanego, zmęczonego Logana, który opiekuje się najniebezpieczniejszym człowiekiem świata, jakim jest Xavier, który jest po prostu cierpiącym na demencję najpotężniejszym telepatą. I obserwowanie tego, jak ta relacja wygląda między nimi, i obserwowanie, jak taka relacja mogłaby wyglądać w ostatnich chwilach między Batmanem a Alfredem, albo Batmana, który jest po prostu tak poniżony, pogrążony w więzieniu, że myśli o samobójstwie, to byłoby świeże. To byłoby bardziej... Też... No. A chciałem powiedzieć, że mamy też, to była sprawa z Benem Affleckiem, nie? Że on miał te swoje problemy z alkoholem, z życiowe też rzeczy, które go tam sponiewierały. Mógłby to też spokojnie, wiesz, przekuć, nie? Na tą postać Batmana, dodać do tego sporo, wiesz, takie poziomy, których się nie spodziewamy. No plus Ben Affleck jest znakomitym reżyserem. Nawet jeśli ma wpadki jakieś tam, ten, zapomniałem jak się nazywała ta jego, ten jego film o gangsterski, nie? Ten, który by tam... To był, kurde, nie przypomnę też sobie, ale... Wyleciało mi zupełnie z głowy. Tak. Ale no, ale był ten, była ta jedna wpadka, ale oprócz tego, no wiadomo, Argo, nie, gdzie jesteś Amando, to są naprawdę świetne, sprawne reżysersko filmy i też żałuję strasznie. Ale Radek, a propos przekucia jego doświadczeń na film, jeżeli wy jeszcze nie widzieliście, to obejrzyjcie najlepszą rolę Afflecka w karierze, Way Back. Jest film, który nazywa się Way Back, w którym gra alkoholika, coachującego drużynę, jakąś w ogóle małą, szkolną drużynę koszykową. I koszykówkową. Jest tam jedna z najlepszych scen ekspozycyjnych, to zdradzę, bo to jest też w trailerze tego filmu, którą Affleck zagrał po prostu wybitnie. Sacha Baron Cohen mu gratulował tej sceny i nawet podpytywał o nią, jak rozmawiali w Hollywood Reporter, tak Actors on Actors. Dostaje propozycję, żeby zająć się drużyną szkolną i rozważa tą propozycję. To jest w ogóle propozycja od księdza, który tam jest dyrektorem tej szkoły. Jak ukazany jest alkoholizm? Siedzi i mocuje się z myślami, otwiera lodówkę, w której jest 20 puszek piwa. I bierze pierwszą z nich, gada do siebie i formułuje odpowiedź dla tego dyrektora. Otwiera, pije, zgniata, wyrzuca, wstaje i powtarza kolejną kwestię i cały czas tą samą kwestię, iterowaną na całkiem zupełnie różne inne sposoby, że coraz bardziej zaczyna oddalać się od tego, co chciał powiedzieć. Bierze kolejną puszkę, otwiera, zgniata, bierze kolejną puszkę i widzimy, jak coraz mniej jest tych puszek i w pewnym momencie już zaczyna po prostu bełkotać, gada do siebie, już nie wie, co chciał powiedzieć, ale kończy te wszystkie puszki i tak się kończy scena. I mówi, jedyne, czego nauczył mnie mój research, to jest to, że jak chcesz dobrze zagrać osobę, która cierpi na alkoholizm i pokazać scenę, w której prowadzi batalię ze swoim nałogiem, to nie może być krzykliwe. To wszystko musi dziać w środku. Musisz widzieć świat wewnętrzny tej osoby. Jeżeli możesz to zwerbalizować jakąś kwestią dialogową, która pozwoli ci pokazać, co się dzieje w nim, to fantastycznie. Ale wszystko musi być ciche, bo alkoholik, który jest sam ze sobą, nie w towarzystwie, jest naprawdę cichy. I nie czuję się ze sobą dobrze. I jeżeli już o tym mówimy, jeżeli ja mogę polecić jakiś film wyższej klasy artystycznej niż Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, to polecam Way Back wam i wszystkim, którzy nas teraz oglądają czy słuchają, bo jest to fenomenalna, wspaniała rola Afflecka i film, który naprawdę nie jest zbudowany na hollywoodzkiej kliszy i strukturze od zera do bohatera, czy będzie happy end, potrafi zaskakiwać i mówi o alkoholizmie dość przekonująco. Jakieś ostatnie słowa, panowie, na zakończenie? Jak kończę w takim minorowym tonie. Muszę zobaczyć The Way Back. To jest przede wszystkim to, co wyniosłem z Ligi Sprawiedliwych, Zacka Snydera, nie? To, że muszę zobaczyć jakiś lepszy film z Benem Affleckiem na pewno. A nie, ja się ogólnie naprawdę cieszę, że ten film powstał, bo to jest jakieś zwycięstwo artysty, nie? I no ja zawsze stanę po stronie artysty, który, wiesz, tam studio go jednak, co by nie mówić, to studio go zrobiło w konia dosyć mocno. Przez różne pozafilmowe zupełnie sprawy, co jest najgorsze, nie? No to, ta próba wepchnięcia tej produkcji w ten slot, żeby zdążyć przed zamknięciem roku fiskalnego, żeby się wszystko zgadzało w portfelach, co jest najgorsze. Tak. I tu jest super, zwycięstwo artysty. No mówię, jakieś dzieciaki na tym jeszcze zarobiły, nie? Bo były te akcje charytatywne, to też jest super. Powstał film, który jest naprawdę intrygujący, nie jest dobrym filmem. Nie, w życiu nie nazwę tego filmu, nie powiem, że on jest dobry, bo to jest słabe kino.
ale jest jakieś, nie? Jest autorskie. Ja lubię, jak jest słaby film, jak jest jakiś, gdzie można o nim porozmawiać, nie? Co tam nie wyszło, co wyszło, ile w tym autora widać, co chciał przekazać, nie? I tutaj to naprawdę, naprawdę się udało, więc nie czekam w żaden sposób na kolejne produkcje Zacka Snydera, ale ta batalia była czymś naprawdę, naprawdę ciekawym i też jestem bardzo ciekaw w ogóle, jak ona wpłynie na ogólnie na kino, nie? W szerszej perspektywie. Bo to nie dość, że to pojawiło się na platformie streamingowej, duży film, nie? Który też jest, wychodzi poza ramy tej normalnego czasu trwania seansu, nie? To też będzie pewnie wpływało. Teraz już mamy informację, że Black Widow się pojawi na Disney+, więc tutaj będą duże zmiany i no... Wydaje mi się, że naprawdę ważnym klockiem tej całej układance będzie premiera Batman v Superman, Justice League. To jeszcze będzie trwało? Wystarczyłem, jak wiesz, Wietnam w głowie od razu, nie? To się nigdy nie kończy, ale bardzo fajną rzecz powiedziałeś. Jakby dla mnie, właśnie, tego mi brakowało. Justice League jest dokładnie takim filmem, jaki ja miałem w swojej głowie, kiedy czytałem po raz pierwszy Justice League Comics i myślałem, a jakby to ktoś zekranizował. Ale zakładając, że nigdy nie ukazał się żaden Avengers, nigdy nie ukazał się żaden film takiego typu, to powiedziałbym, jakbym żył w innej rzeczywistości, ktoś mi to pokazał, powiedział, to jest genialne, to było dokładnie tak, jak miało być w komiksie. No ale jednak na szczęście nastąpiła pewna ewolucja artystyczna tych filmów superbohaterskich, która sprawia, że to jest fajne, ale to jest koniec pewnej epoki. Krzysztof? No ja bym właśnie zafiksował się na tym końcu, że zdecydowanie wolę taki koniec, w którym, tak jak Radek powiedział, kulminuje jakaś wizja artysty, z którą się możemy zgadzać lub nie, ale która niewątpliwie jest spójna, niż taki koniec, jaki nam serwują obecne korporacje rozrywkowe, w których scenariusze piszą nie scenarzyści, tylko coraz częściej księgowi, i odwołuje się tutaj do Disneya i do tego, jak księgowi rozpisali idealnie wymierzony pod oczekiwania koniec trylogii sequeli Star Warsów, po czym się nagle okazało, że jednak fandomu nie docenili. I nie docenili tego, że jednak spójność pewnej wizji jest czymś ważniejszym. Oczywiście nie chcę tu wchodzić w dyskusję na temat Star Warsów, ale pokazać, że jednak jest pewne zagrożenie, które jest na horyzoncie, biorąc pod uwagę fakt, że Disney jednak jest właścicielem Marvela. I może właśnie ta sytuacja, w której film powstał czterogodzinny w streamingu na w zasadzie zamówienie fanów, coś powie tym dużym korporacjom na temat tego, żeby jednak tego głosu odbiorców i widzów nie ignorować. Disneyowski Star Wars pokazał, że fan service ma swoje granice, jeżeli nie masz na nazwisko Zack Snyder. Tak. I jeżeli... Tak. Także to, wiesz, mogą być z tego pozytywne rzeczy, ale też widzę negatywy, nie? Bo jednak ta toksyczność fanów, jakby na przykład, wiesz, jakby byśmy mieli jakieś problemy z tymi Gwiezdnymi Wojnami i właśnie po The Last Jedi byłaby podobna sytuacja, nie? I wiemy, że fani Gwiezdnych Wojen by... dużo gorszy sposób do tego podeszli i do walki o tą wizję, nie? Jaka by tam nie była. Tak. Bo ci fani Zacka Snydera, oni też są ekstremalni momentami, ale wiem, że ci od Gwiezdnych Wojen, oni są zawsze poziom wyżej w walce o swoje, nie? I to też mnie ciekawi, jakby właśnie był inny projekt, nie? Na tym, żeby o niego walczyć, nie? Bo ten Zacka Snydera to była jednak też specyficzna sytuacja, bo to był projekt, który został mu zabrany, nie? I tutaj walczyło się też o dobro tego artysty, nie? Który chciał po prostu opowiedzieć ten film tak, jak chciał opowiedzieć. Tak, jakby to miało wyglądać w pierwotnej wersji, nie? Tam się wiadomo, że nałożyły problemy prywatne, został od tego odciągnięty przez rzeczy, które nie wynikały z jego podejścia do filmu, nie? Mhm. No i ciekawi mnie, jak inne fandomy na to zareagują, bo to może być jak płachta na byka, nie? Teraz róbcie filmy tak, jak my chcemy, nie? Bo to działa. To aż zachęca mnie do tego, żeby nawiązać do historii Deadpoola, który to Deadpool powstał w wersji, w której miał powstać. 8 lat walczył Ryan Reynolds i Tim Miller o to, żeby zrealizować go w wersji rated R, a nie PG-13, tak jak oczekiwało tego studio, które jeszcze podkopało tą postać fatalnym Wolverine Origins, jeden z najgorszych filmów komiksowych, jakie powstały. I czemu przypominasz takie rzeczy? Skoro już przypomnieliśmy Batman vs Superman, to tak. Czemu nie pójść dalej, tak? Już było Catwoman, no ja nie wiem, co ty? Nie jesteś przyzwyczajony do mnie? I w 2 dni fanom udało się osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć Ryanowi Reynoldsowi w 8 lat. Ponieważ wypuszczono do sieci test footage. Jak ludzie zobaczyli, jak mógłby wyglądać Deadpool. To był ten test footage, gdzie on siedzi na moście, skakuje do limuzyny i tak dalej. I jak fani to zobaczyli, to zalali 20th Century Fox listami, mailami, powiedzieli, to ma powstać w takiej wersji. I oni zobaczyli weryfikację rynkową.
I wezwali Reynoldsa i powiedzieli, proszę, możecie robić, macie kasę. I swoją drogą anegdota jest taka, że dali im pieniądze i na ostatniej prostej, kiedy dali im światło, to zabrali im jeszcze 10 milionów dolarów. Stąd jest ta scena, że kiedy Deadpool jedzie na ten wielki pojedynek, mówi, o kurwa, zostawiłem wszystkie swoje torby z bronią, bo mieli mieć pieniądze na wielką scenę w ogóle, w której strzela ze wszystkich broni, jakie są, no ale okazało się, że zabrakło im pieniędzy, musieli jakoś ciąć budżet. Panowie, a właściwie słuchający nas, czy oglądający, po pierwsze, bardzo zachęcam was do tego, żebyście oglądali, subskrybowali Krzysztofa. Krzysztof M. Maj. Bardzo oryginalna nazwa vloga. Raz jeszcze. Niezmiennie, dziękuję. Napisy końcowe, w której zobaczycie i usłyszycie także Radka, ale nie tylko Radka. I śledźcie też Full Frontal Pisula. No i jak oglądacie mnie, no to domyślam się, że oglądacie, więc już nawet nie mówię, żebyście włączali ten cholerny dzwoneczek. Zawsze zostanę z taką ilością subskrybentów i oglądających, jaką mam, więc... Jedyne, co może pomóc, mogę ściągać celebrytów do swoich filmów, więc tak wygląda bez schematu z Justice League, tak wygląda mniej więcej. Sama przyjemność, to było zaproszenie i super się zmieniało. No. I też polecam kanał Krzysztofa przy okazji, bo śledzę. Ja polecam kanał Radka, bo generalnie polecamy się wszyscy w naszym uniwersum. Tylko nie mnie. Ale właśnie teraz no chciałem powiedzieć, to polecamy z automatu. Że powinniśmy teraz, komu bije dzwon, uderzyć w ten dzwonek Bartka, żeby był tam, i przepraszam, Filipa, bo wiem, że jest różnica, i zadbać o to, żeby bez schematu było także odzwonione. Chociaż z drugiej strony... Nie rozmawiajmy o charytatywności... Nie bądźcie tacy lewicowi. To nie jest ostatni raz, kiedy się widzimy razem. I Krzysztof, niech ci nie padnie bateria, bo musisz mi wysłać ten materiał, który jest właśnie record.